warsztaty szkolarzy dostały specjalnie dobrane na dzisiejsze spotkanie poświęcone przemysłom kreatywnym jako nowemu kierunkowi studiów w Wyższej Szkole Gospodarki, dlatego że kolaż ma to do siebie, że przełamuje pewne schematy myślenia o sztuce, myślenia o działalności artystycznej. Jest po prostu bardzo kreatywny i spontaniczny. To bardzo koresponduje z tym, czym są przemysły kreatywne, które wymagają i innowacyjności, i kreatywności, ale jednocześnie mają za zadanie wyzwalać w człowieku, który najpierw studiuje, a później zajmuje się zawodowo jakąś branżą kreatywną, wywołać takie sposoby działania i takie wynikające ze sposobu myślenia, które przełamuje dotychczas istniejące schematy. Tak jest też trochę z przemysłami kreatywnymi, które łączą, wydawałoby się, nieprzystawalne do siebie dziedziny. A więc z jednej strony działalność artystyczną, działalność kulturalną, szeroko pojętą kreatywność, ale łączą ze sferą działalności przedsiębiorczej, biznesowej, czyli umiejętność odnalezienia się na rynku ze swoją działalnością artystyczną czy kulturalną. To jest ten podstawowy wyróżnik przemysłów kreatywnych, że możemy być artystą, możemy być człowiekiem kultury i działać w sferze kultury, ale nie reprezentować przemysłów kreatywnych czy branży kreatywnej, ponieważ robimy to albo w ramach ustalonych, tradycyjnych instytucji, bądź w ramach rutynowo przyjętej formy działalności artystycznej, która polega na tym, że zajmuje się sztuką, a resztę wszystko inne mnie już nie interesuje. Tutaj natomiast trzeba to właśnie trochę na zasadzie takiego życiowego kolażu w sposób innowacyjny, kreatywny łączyć nieprzystawalnie, wydawałoby się, do siebie części naszego życia społeczno-gospodarczego. Łączenie sztuki z biznesem, łączenie działalności kulturalnej, innowacyjnej, kreatywnej z tymi umiejętnościami, które są niezbędne dla działalności gospodarczej, dla odnalezienia się na rynku. Zatem coś, co jest w tej chwili bardzo rozwinięte na Zachodzie i coraz bardziej przyjmowane u nas w Polsce, ale także i w Bydgoszczy, i w Toruniu. A teraz jest to projekta? Na dole pewnie będzie. Nie tylko tyle, że w Bydgoszczy mamy około 8% wszystkich działalności przedsiębiorczych, przedsiębiorstw, które zaliczają się do branży kreatywnej, do przemysłu kreatywnego. To jest już bardzo, bym powiedział, duży procent, który dobrze rokuje dla funkcjonowania Bydgoszczy w przyszłości jako ośrodka takiego coraz bardziej postindustrialnego, opartego na działalności gospodarczej, biznesowej, ludzi wywodzących się właśnie z tych przemysłów kreatywnych.